1002 i 4. Pasuje. A ja cię sprawdzę. I co pękasz? On wie, że ja tu jestem. Spoko. Trójka. No dobra, pokimaj trzeba troszeczkę. Słuchajcie, może by tak Julię? Ciągnie artystycznie, to fakt. Ty, Mariusz, skocz po niego. Musiał ma nockę. Musiał jest cykor, wygoli z gości. A musiał to na szpalowane gówno. Trzeba by mu łomot spuścić, żeby se kutas nie myślał. Jakżeś taki mądry, to go napierdol. Do mnie rozmawiasz? Radziłoby się radziła, Julia grzeje się tam. No Mariusz. Nie słyszysz? Biegaj po panienkę. Pierdol się tam już. Pod stół i do roboty. Ale już. Otwierasz? Otwieram. Za 300. Dokładam. Przebiłem. Razem 1200. Dokładam. I ja też dokładam. Już nie mogę. Chcę spać. No dobra, spierdalaj. Zaraz, a ja? Dasz sobie radę. Znowu będę miał ciężką noc. A musiała na pierdolę. Który się założy? Na żywca? Na żywca. Na pierdolę jak psa. To co? Jesteś? Jestem. A o co? A o co chcesz? O wszystko. Stoi. O wszystko. Tnij, gigant. Thank you.
Zameldujesz, że się nic nie wydarzyło. Panie Marku, pan pozwoli. Słucham. Nic nie widzę. Może nie potrafi pan patrzeć. O cholera. Jest pan u nas już miesiąc. A tak mało pan widzi. Proszę zostać. Mam go, skurwiel! Pan Kukoziel, wróć! Ale dyrektorku... A ten tu po co? Wejść! Obywatelu dyrektorze, wychowany Koziel melduje doprowadzenie uciekiniera. I co, Matlak? Co nam powiesz? Panie dyrektorze, ja... No słucham, co ja. No co? Słucham. A co pan nam zaproponuje? Proszę, odłóżmy to do jutra. No dobrze, to chodźmy zobaczyć, co z królami. Tomku, zechcesz dotrzymać koledze towarzystwa? Nie, dyrektorze, nie. No dobrze, dobrze. Ja wszystko powiem. Powiem. Słucham. Chłopak jest zestresowany, to nie ma sensu. I po co ci to było, chłopak? Za 2 miesiące byś wyszedł, a tak to co? Przewalane, nie? Dziwnie małpę przypominasz, chłopak, takiego szympansa na ten przykład. Minę masz jeszcze, głupszo. Nie, chłopaki? A ty co się patrzysz? Patrz pan, panie kolego, jakie to pazerne na tę wolność. Jakby im tu źle było. Nie? O, taki warch. W życiu by się tak nie nawpierniczał. A jak się skubanemu uszy trzęsą? A w domu matka nachlana pod facetami leżała? No, to się mógł napatrzeć, nie? Dobrze mówię, warchu, czy nie? No co? Patrz pan, panie kolego, taki niby przestępca, a swój ambit ma, nie? Coś z ciebie za komentarz, jak ty nic nie wiesz?
Panie Marku, pan pozwoli do mnie. Słucham. O co chodzi? Przecież chciał pan ze mną porozmawiać. No proszę, śmiało. Ja? A o czym chciałem z panem porozmawiać? No, o czym? Gdzieś tu chyba powinna być. Nic się przecież nie stało, prawda? Prawda. A teraz... na wódkę? Dużą, samotną wódkę. Kłaniam się, panie dyrektorze. Spokojnego snu, panie Marku. Prawda. Prawda o człowieku w warunkach ekstremalnych. Tutaj właśnie chce pani znaleźć owe ekstremalne warunki. Pewnie pani się nie myli. Tylko że przypadkiem. Zupełnym przypadkiem. Mnie też interesują ekstremalne warunki. Wyłącz się takie. Myślę nawet. Nieważne. A tak konkretnie, to czego pani ode mnie oczekuje? Zgody. Zgoda na zgodę. A kiedy chce pani zacząć kręcić? Nieprędko. Chciałabym się najpierw rozejrzeć, porozmawiać z chłopcami, z wychowawcami. W ogóle. Tak. Czy pozwoli pani, że zadam intymne pytanie? Tak. Czy pani wierzy w prawdę? To chyba nie można tak w dwóch słowach. Sam pan mówił, prawda? Prawd wiele. Chciałabym się przynajmniej do niej przybliżyć. A gdyby pani spróbowała mi odpowiedzieć bez tej całej sofistyki, to co? Wierzy pani czy nie? Chyba nie. Lepiej, znacznie lepiej. A ja, widzi pani, wierzę. Wierzę w jedną niepodzielną, absolutną prawdę. Ale o tym być może będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Jak wam zapewne wiadomo, jeden z was, wychowanek Matlak Andrzej, podjął wczoraj próbę ucieczki. Nieudaną, rzecz jasna. Postąpił nie tylko podle i głupio, ale i nieuczciwie. Po tylu latach naszej opieki i troski chciał odejść bez pożegnania, nie dziękując nam nawet za nasze starania. Z wami się również nie pożegnał. Dlatego naraził was na nieprzyjemności. Ja sądzę, że powinniście mu sami za to podziękować. Mamy dzisiaj również miłą uroczystość. Znacie wszyscy Tomka, naszego nieocenionego komendanta. Wiecie, że zawsze można na nim polegać. Wychowany Koziel, wystąp. Dzisiaj właśnie wychowany Koziel zdobył trzecią pochwałę publiczną, a to oznacza, że należy mu się list pochwalny. Wychowany Koziel, wróć do szeregu. Baczność! Wychowany
powinien wiedzieć, że nauka i praca w naszej ojczyźnie jest prawem, obowiązkiem i sprawą honoru każdego obywatela. Czuję już pani ducha wspólnoty. Obowiązany jest odnosić się z szacunkiem do przełożonych, jak na przykład uszanowanie wejścia przełożonych przez powstanie. Reagować na każde naruszenie dyscypliny i zasad współżycia społecznego. W czasie zajęć lekcyjnych słuchać uważnie objaśnień nauczyciela i odpowiedzi uczniów, nie rozmawiać, nie zajmować się sprawami postronnymi. Wychowankowi zabrania się samowolnego opuszczania pomieszczeń szkolnych, dziedzińca szkolnego, zbliżania się do pojazdów, posiadania noży, pierścionków, zegarków, pasków na rękawie i innych ozdób. Dziwne pytania pani zadaje. Ćwicz, gigant, ćwicz. Dlaczego uciekają? Uciekają, ponieważ są zamknięci. Ale dlaczego zaraz izolatka? Bo najlepszym lekarstwem dla buntowników jest samotność. Pani reżyser chciała z tobą porozmawiać. Nie mogłeś wytrzymać jeszcze tych 2 miesięcy? Przecież wiedziałeś, że cię złapią. Gdzie chciałeś uciekać? Do rodziców. Nie chcesz ze mną rozmawiać. Proszę pani. Tak? No chodź, jakie spietrane stworzenie. No chodź, chodź. Na spacerek pójdziesz z twoim mamą. No chodź, chodź. O? Chodź, nie bój się. Chodź, chodź. Mama przyszła. O, tu jest mały, no nie bój się, nie bój się. I z mamą pochodzimy teraz. Ale Duśka spanikowana. Siwy pierwszy raz na wolności. Dlaczego pomogłeś złapać Matlaka? Nie pomogłem. Nikomu nie pomagałem. Sam go złapałem. Dlaczego? Dlatego. Uciekałeś kiedyś? Osiem razy. Nie, 9. I co? 8 razy mnie tu przywozili. A 9? A za 9 sam przyjechałem. I wtedy wygon zrobił cię komendantem. Tak, wtedy. Teraz nie ma ucieczek. Zdaje się, że mamy gościa. Założę się, że zechce pani wziąć udział w powitaniu. Nic takiego. Zakochał się biedaczysko i swoją umiłowaną o dowód miłości poprosił. A że akurat miał brzytwę przy sobie, no jak na 14-latka, to wcale nieźle. Ma pani może córkę, pani Magdo? Chyba do chorych go damy, bo w przejściówce remont. A ten bez przerwy tak wie? Niech pan otworzy, zobaczymy, dlaczego tak śpiewa. Proszę. Ja wszystko. Na chwileczkę.
Ja już nie mogę. Proszę. Przecież sam tego chciałeś. Nie chciałeś być z nami, to nie jesteś. Czyżbyś był niezadowolony? On tu zwariuje, przecież to nieludzkie. Nieludzkie, powiada pani. A co pani proponuje? Nie wiem. Może pozwolić mu na kontakt z chłopcem. Ja już nie mogę sam. Pozwólcie mi z kimś być. Ja już nie mogę. A z kim chciałbyś pobyć, chłopcze? Z kimkolwiek, dyrektorku kochany. Z chłopakami albo z nią. Albo z nim. Proszę, dyrektorku. Na to chyba można mu pozwolić, prawda? Tak pani sądzi? No, to spróbujemy. Już pani idzie? Nawet kawy się pani nie napije? No nie. Dziecku chyba pani nie odmówi. Wie pan, panie dyrektorze, że pani Magdzie bardzo się spodobała nasza ściana wolności. Naprawdę? Owszem. Tylko... Po co tam są te bolce? Jakby to pani wytłumaczyć... Umówmy się dla bezpieczeństwa. Czyjego? Chłopców oczywiście. Wiecie, pani, wymyślili sobie taką zabawę. Bieganie po murze. Biegacie po murze? Dlaczego? Głupieje człowiek z nudów. W końcu ktoś by może naprawił tę lampę. Może ją w ogóle wyłączyć. Panie, wygon! Ten skurwysyn! Coś mnie tknęło, coś mnie tknęło. Stało się. Skłamałbym, gdybym powiedział, że niespodziewanie. Coś z tym fantem trzeba jednak będzie zrobić. Co państwo proponują? Pani Magdo? Trzeba chyba zawiadomić rodzinę tego nowego. To nic nie da. Pani nie zdaje sobie sprawy, co się stało. Matlak scwelił tego nowego, a status cwela, jakby to pani wytłumaczyć, no, jest raczej nieatrakcyjny. I prawdopodobnie nieodwracalny. To, co się stało, jest niczym w porównaniu z tym, co się będzie działo z tym chłopcem przez wiele lat. A być może i do końca życia. Więc... Panie Marku? Matlak w ogóle nie wychodził z kabaryny. Nie spotkali się, nic się nie wydarzyło. Nie da rady, za duży numer, żeby się nie pochwalić. Trzeba go przekonać. Proponuje pan rozwiązanie siłowe? Podejmie się pan tej operacji? O, a ty, Tomku, co nam zaproponujesz? Pan wie.
Przecież pan wie. Nie usłyszałem. Kto? Koziel ten skurwysyn pierdolony. No co ty mówisz, chłopcze? Przecież Tomek dawno śpi. A zresztą skąd by się tu wziął na dole? Więc kto? Ty chuju. Nie usłyszałem, kto? To ten nowy. No popatrz. A tak niepozornie wygląda. Ale dlaczego? Dlaczego to zrobił? Chciał mnie scwelić. Chciał? I co, udało mu się, czy nie? Nie słyszę. Udało mu się. Udało mu się. To rzeczywiście nieprzyjemne zdarzenie. Tego nowego oczywiście ukażemy, a tobie z tego wszystkiego chyba skrócę karę. Nie przejmuj się, w końcu nic takiego się nie stało. Albo mi się taki konopas trafił ze stali. Co to 6 walk pod rząd wygrał? Taki cwaniaczek jeden. 2 rundy mnie po ringu ganiał, a ja nic. Czekam. Jak on wygląda? No tyle razy ci mówiłem, Warchoł, żebyś całej pajdy do gęby nie pakował. Ty idioto! Kultury trochę, ty bandyto! Kultury! Przyszła 3 runda. Trzeba wam wiedzieć, że kondycyjnie zawsze byłem niezły. Gdzie cwelu jeden? Poszła! Weźcie więcej taśmy, będziemy robić ofy. Które okna? Te. Więc? Więc. Pańska dymisja zostaje odrzucona. Coś jeszcze? Tak, chciałem się pożegnać. Proszę siadać, nie skończyliśmy. Ja już skończyłem. Myli się pan. Pan nawet jeszcze nie zaczął. Chyba nie zamierza pan stchórzyć. Co? Chodzi o to, że uderzył pan wtedy... Matlaka tam na dole. Nie tylko, ale o to też. To pierwszy raz, jeśli się nie mylę. Chciałbym zadać panu jedno pytanie. Proszę się nie obrażać. Czy sprawiło to panu przyjemność? Dało poczucie siły? Zdura. Tak też myślałem. Więc niech się pan nie wygłupia i przyjdzie do mnie, kiedy uderzy pan po raz pierwszy na zimno. Z rozmysłem. Tak jak musiał.
tak jak ja. Jak to pan? Przecież pan chyba nigdy nie... Już nie muszę. Już wiem, więc nie muszę. Co pan wie? Jak to jest, kiedy można uderzyć bezkarnie, tak? To już pan wie? Pan wkrótce też będzie wiedział i wtedy sam pana zwolnię. Dlaczego wtedy? Bo interesuje mnie, proszę pana, tylko sposób dojścia do prawdy. Ciąg dalszy to już wyłącznie rutyna, dlatego... Pan się mną bawi. Jeżeli nawet to nie jest to wesoła zabawa, zapewniam pana, że nie. To wszystko dziękuję panu. Złodziej jestem, kradłem i będę kradł. A co? Zawsze i wszędzie. Oni tutaj chcą nas trochę urobić, ale my sobie damy z nimi radę, spoko. Co, chłopaki? Jasne. No nie wiem, nie wiem. Mam ochotę być błaznem, to będę błaznem. Mam ochotę być przestępcą, to będę przestępcą. I nikt mi tego nie zabroni. A chyba, że mi pani weźmie do telewizora na gwiazdę. I mnie także. Ale z chłopakami razem. Jakie jest twoje marzenie? No, to masz wal, no. Mów. Stop. Gigant. Co jest? Czy ty masz jakieś marzenie? Co? Marzenie. Nie wiem, co to marzenie. Kłombie. Ale ty tak poważnie, czy... Tak. Poważnie. No, chciałbym tak jak wtedy... Dziki, wiesz, nie? Tak to by każdy chciał. To nie o to chodzi. Czy masz coś takiego... swojego? No wiesz. Mam. Każdy ma, nie? A nie będziesz się śmiał? Nie. Chciałbym dojść kiedyś do 6 piłek. To bardzo trudne. Teraz to jest 3, jeszcze nie za bardzo, ale... Myślę sobie, że... Może byście się przestali wreszcie branzlować i dali trochę pokimać, co? Pani, to jest inny świat, nie? Pamięta pani... Pani wtedy pytała, dlaczego my tak po tym murze. Pewnie pomyśli pani, że to głupie, ale... Był tu kiedyś taki człowiek, dziki. On ciągle im uciekał, no to oni wtedy postawili ten mur. A on po tym murze. Ja bym chciał dla pani coś zrobić. Czy ja mogę coś dla pani zrobić? Strażniczku. Można telefon? Sprawa osobista.
Zrobię numer. Spodoba się pani. Tu jeszcze takiego nikt nie zrobił. No będę miał przewalone, ale co tam? Ale pani przecież wie, że ja... Mnie już tam wszystko jedno. A było kurwa wejść czy nie było? Bardzo przepraszam, Wawcuniu. Ty myślisz, jak cię wygon komendantem zrobił, to Bóg wie co? Ale naprawdę, słyszałem, że Wawcunia pozwala. A zapamiętaj sobie, że stary musiał kurwa niejednego przestępcę moresu nauczył. Tylko tak sobie pomyślałem, że może się Wawcunio kawy napije. Jeszcze tutaj... Kleju dobrego nie mam. Ale na wcisk wezmę. Ale ja nie wiem, czy to będzie dobrze. A ta mała cholera to taka silna, że na pewno rozwali to od razu. Mówię ci, chłopak, 2 lat to nie ma, a w rękach taka silna, że jej, no ja nie wiem. To pewnie po Wawcy, nie? Oj, Wawcunie to ma rączkę. Wszyscy wiemy. No nie tak? Coś tam krzepy jeszcze zostało. To prawda. A ja to bym nawet nigdy nie pomyślał, że z Wawcy już jest dziadek. I mówi Wawcunio, że w rękach taka niesłychanie silna. A ty nie uwierzysz, chłopak, no. Lalę jej kiedyś kupiłem. No, krajowa, no, to prawda. Ale nie śmierć. No i co, od razu na 2 rozerwała. Córka się nawet trochę gniewała, ale wytłumaczyłem, no. Lala lalą, ale jak dziewucha w rękach siłę ma, to sobie w życiu krzywdy nie da zrobić, nie? Obowiązkowo. Siła najważniejsza. A weźmy tak pana, Wawcuniu. Niby z pana dziadek, ale jak pan przywali, to głowa spada. No nie jest tak? A dzisiaj to już nie, ale kiedyś to. A niech no pan opowie, jak to było z tym konopasem. Nadział się, Wawcuniu, co? Oj, nadział się, chłopak. Nadział! 2 rundy mnie po klatce ganiał. I co? W 3 rundzie pum, go trafiłem. Koło było jak malowanie. Ręcznikiem go musieli z maty zbierać. Nie wierzysz? Wawcuniu, a no, ktoś taki jak ja, nie? No, po zakładzie. No to mógłby? Co? No, trenować. Za stary chyba trochę jesteś. Ja w twoim wieku to bracie. No jak mnie tak Wawcunio chociaż troszeczkę podszkolił, co? Chciałbyś? Pewnie. Mogę odwrotnie? No pewnie, że możesz. Garda tutaj trzymaj. Szczękę. Z drugiej strony. Tak, dobrze. Łokcie razem, żołądek. Tak. Wyżej garda, mówię ci. Wyżej gardza, bo będzie bęc. No. Tak. No, chodź, chodź. Chodź, chodź. Wstawaj. No chodź, wstawaj, wstawaj. Wawcy, tu nawet odskoczyć nie ma jak. No co jest? Chodź na korytarz swaniać, chodź. Chodź, Paniacz. Myślisz, że co? Chodź. Tutaj dostaniesz waty porządne.
Ty bandyto. Mariusz, Świr, pomóżcie wychowawcy. Reszta do łóżek. Już. Warhol. Strażnik. Słaby nacisk może zachwiać konstrukcją, to znaczy, że wada tkwi w konstrukcji. Sądzi pani? Czy to światło im na pewno nie zaszkodzi? Na pewno. Zresztą już kończą. Nadal mam pańską carte blanche? Wie pani, jest taki zwyczaj, że kiedy testuje się most, to konstruktor stoi pod nim. No cóż, jeszcze trochę postoję pod tym mostem. Co z Tomkiem? Tego nie wiem. Jeśli mam być szczery, nie jestem dobrej myśli. Chociaż to ja stworzyłem tego chłopca. Dokładnie. Stworzyłem. Czemu Świr to zrobił? Siedziała pani kiedyś? Nie rozmawiaj ze mną tak jak z nimi. Mówimy, że nie potrafię. Potrafisz. Rozmawiasz przecież czasami ze sobą. A z kim? Tylko ze sobą. Tylko to jest prawdziwe. A to? To wszystko. Może nie istnieć, jeżeli tego w tobie nie będzie. Ten mur jest groźniejszy niż tamten. I chyba trudniej go pokonać. Przecież oni was nawet nie muszą pilnować. Sami to robicie.
Tak jak ty, Matlaka. Przecież to frajer. Taki sam jak ty. Dopóki tego nie zrozumiesz, nie przeskoczysz żadnego muru. Przeskoczę. Ja myślałem, że pan będzie ze mnie dumna. Jestem. Czy może mi pani dać papierosa? Mariusz, pozwól do mnie. Mam prośbę, chłopcze. Mógłbyś nakarmić króliki? Zupełnie nie mam czasu do nich zajrzeć. Marku, proszę na chwilę. Mam nowego wychowanka. Chciałem go polecić pańskiej opiece. Jest to portierni. Zobacz. No chodź. No chodź, króle. No i co? Króle jak króle. Tomek. Tomek. Co jest? Kurwa go mać.
nawalony jak z tobą! I taki frajer jest klawiszem. Siedzę sobie w parku. No i nic mi się robić nie chce, ale frajer się nawija. Wiesz, kurwa, sam się prosi. I do mnie. Ja się sam. Wyciągam karmelki i daję mu fajkę, że chciałby jakoś zacząć. No i klei się do mnie. Normalnie się klei. Ale mu z bańki oskubałem to dokładnie, ale tanie. Parę złotych w kieszeni. Tak, jestem samotny. Mówi do mnie. Ja mówię, to mu jeszcze budki zdjąłem, schowałem i mówię, jeszcze byk spokojny, odpoczywaj. Tu. Masz mnie. Yes. Pani, wycierać się. Wytarci, wychodzą. Raz, dwa, trzy. Się. Zrób mu miejsce. On tu będzie siedział. Siadaj. Skończyli? Wychodzą! No, kobitki, teraz wy! No! No, patrz, no, wody tu! Oddaj! Jestem, że tutaj! No, 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 rzut! Ej! A... Nie, no, no i co? Co, no? Dawaj, dawaj. Uważaj, no i rzut, no, z tyłu tutaj! O, hej! No, na nie, to, nie, tu jest, ale nie, dobra, nie, no! Jeszcze, no, 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 no,
Chodzisz, no, chodzisz! No, dajesz! Jesteś tutaj! No szybciej, no! A, do przodu! No bez sensu, no do dupy! Kejs! No i co? No i co? No i daję! No bez. Daj! No! Wrzód jeszcze raz! Z boku! Do środka! No, dajesz, dajesz tutaj! Barwo, barwo, jestem! No. Chyba ci się woda wylała. Zbierz to. Poszła won. Przebrzydła. W porządku. Masz to u mnie. Masz na bank. Jutro. Teraz. W nocy. Na rogi. Nie możesz odejść. Nie możesz zostawić go samego. Jesteś mu potrzebny. Witam, witam, kolego. Narada bojowa. To co? Po jednym? Pewnie za spokój, ład i porządek. Skoro pani nalega. Ja myślałem raczej o pani filmie. Słyszałem, że filmowcy zawsze bankietują po zakończeniu zdjęć. To ja już skończyłam zdjęcia. A nie? Nie. Narobiła pani mnóstwo głupstw. Być może złamała pani życie kilku chłopcom. Komu? Matlakowi. Tomkowi. Wydawało się już pani, że układ za chwilę runie, że wystarczy jeden ruch. Ale on okazał się stabilny i zaczął się sam bronić i obronić. Chciałem, żeby pani o tym pamiętała, robiąc swój film. Złamałam życie Tomkowi. Tomkowi. Ja wiem, że pani miała jak najlepsze intencje. Chciała pani z niego zrobić świętego Franciszka, a zrobiła cwela. Gratuluję. Jaki z niego cfel? Tomek. Tak, Tomek. On się wyłamał z układu. Nigdy mu tego nie zapomnę. Zresztą widzieliście sami. On jest napiętnowany. Pan już nawet nie pamięta, że istnieje jeszcze inny świat. A istnieje. A widział pan kiedyś bójkę człowieka z cfelem? Bez rąk? Rękami nie wolno, bo upaprać się można? Tak właśnie Tomek będzie się musiał bić. Kiedy? W nocy, jutro w nocy. Tu wszystko dzieje się w nocy. A co chciałby pani sfilmować? To by można było załatwić. Nie będę państwu przeszkadzał. Spokojnej nocy. Matlak uciekł.
Uśmiechnij się. Pani reżyser chciała zrobić zbliżenie zwycięzcy. I co pani na to? Jest pani zadowolona? Ze sceny? Światło było wystarczające? Bo jeśli nie, to chłopcy chętnie powtórzą, prawda, Tomku? Chcę do kabaryny. No nie, przecież nie można tylko karać. Zatem wiem, że to nie twoja wina, że zostałeś przez Mariusza sprowokowany. Chcę do kabaryny. Nie zasłużyłeś na to, chłopcze. Prawda, pani Magdo? Nie powinieneś tracić kontaktu z chłopcami. Masz na nich dobry wpływ. Widzisz, Tomku? Tak już w życiu bywa, że trzeba zaczynać wszystko od nowa. Być może będę potrafił ci pomóc, ale przede wszystkim ty sam sobie musisz pomóc. Możemy się umówić, że nic się tutaj nie zdarzyło, że tego wszystkiego tu nie było, że nie było żadnej pani reżyser, żadnego filmu. Już wszystko będzie tak jak dawniej. To jak? Znowu jesteśmy przyjaciółmi? Czujesz się zdradzony. Że znowu niepotrzebnie komuś uwierzyłeś. O kim pan dyrektor mówi? No przecież wiesz, Tomku. Ja wiem. Pan Marek wie. Mnie proszę w to nie mieszać. No nic. Tomku, możesz wracać do siebie. Jeżeli miałbyś ochotę wpaść po apelu na kawę. Wpadnę. Na pewno wpadnę. Pewnie pan myśli, panie Marku, że teraz jestem bardzo zadowolony, że wyszło na moje, że mimo wszystko wygrałem. A wygrał pan? Tak, panie Marku. Wygrałem. Po raz kolejny wygrałem. Masz? Dawaj. Po co? Dawaj. Zakład był?
No był. Był. O co? No. O co? O wszystko. Zbieraj się. Idziemy. Tak? Proszę wejść. Co jest? Co się szwędasz po nocy? A bo ja nie mogłem spać, panie dyrektorze. I wyjrzałem przez okno. Tam chyba coś złego się dzieje z królikami.